Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o narzędziach, które otwierają współpracę w rozproszonej grupie projektowej. Szczególnie w takiej, gdzie osoby, które muszą brać udział w projekcie, no nie są na miejscu, muszą, tak naprawdę pracują ze zdalnych lokalizacji. Jak pewnie pamiętacie, w wersji 2017 Inventor zostało wprowadzone coś takiego, co się nazywa Connected Design. Już narzędzie pozwalające z poziomu inwentora, w jaki sposób spółdzielić informacje o tym, co robimy. Natomiast jeżeli szukacie bardziej zaawansowanych narzędzi, powinniście zerknąć na to, co oferuje Wam Fusion C60, który jest notabene elementem składowym chociażby nowych kolekcji, czy był też elementem składowym posiadaczy aktywnej subskrypcji na Product Design Suite. W jaki sposób możemy współpracować, wykorzystując chociażby Fusion 360? Zobaczcie, przede wszystkim wszystkie dane, na które pracuje Fusion 360, są przechowywane w chmurze. Dlatego łatwy sposób możemy te dane udostępnić. Zobaczcie, wystarczy skorzystać na przykład z zakładki People, gdzie możemy w łatwy sposób dodać nowe osoby do naszego projektu. Tak jak w tym przypadku dodałem takiego użytkownika Smart Cars. Załóżmy, że to jest nasz jakiś zewnętrzny poddostawca, z którym współpracujemy. Chcielibyśmy, żeby on też brał czynny udział w tym projekcie. W tym momencie ta osoba, jeżeli wykorzysta z przeglądarki internetowej, jest zaproszona do naszego projektu, ona po zalogowaniu się do usługi MyHub OT360, no, widzi po prostu te projekty, na których współpracujemy, te projekty, do których został zaproszony. Tak? Czyli się widzicie, są dwie osoby w tym projekcie biorące udział, ja i powiedzmy ta dodatkowa firma. I zobaczcie, ta osoba ma pełny dostęp do tych danych, które tutaj zostały jej udostępnione. Można na przykład dokładnie ten sam projekt, który mam otworzony w Fusionie, otworzyć bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Z poziomu przeglądarki internetowej dodatkowo ma jeszcze możliwość przeglądania bardziej zaawansowanych opcji. Przede wszystkim widzi, zobaczcie, wersje, z jakich jest produkt utworzony, może poszczególne wersje przeglądać lub też promować. Ma też możliwość zobaczenia, z czego składa się projekt, każdy z tych elementów. Ma też możliwość przeglądania na przykład, gdzie dany projekt jest użyty. Jeżeli gdzieś jest użyty, widzimy, że tak naprawdę ten podzespół jest użyty w innym podzespole, który tu widzimy, to jest akurat projekt drukarki 3D. Mam też możliwość dostęp do rysunków, ale też zobaczcie, mam dostęp na przykład do ścieżek na przykład kamowskich, czy opracowanych ścieżek wygenerowanych do sterowania maszyną CNC, na przykład do różnego typu animacji, które zostały na przykład wygenerowane. Zresztą zobaczmy, czy symulacji, czy chociażby jakichś renderingów, czy wizualizacji, które zostały zrobione. Jeżeli wejdę sobie na przykład w tym momencie do tego naszego projektu, czy powiedzmy modelu, zobaczcie, cały model jest po prostu automatycznie wczytywany za pomocą usługi A360, o której Wam już mówiłem. Oczywiście mamy to narzędzia, które pozwalają na przykład na mierzenie, na dokonanie rozstrzeleń po prostu naszego projektu, dokładne przeglądanie się wszystkim elementom składowym tego projektu, czy chociażby też możemy przeglądać całą historię tego naszego elementu poprzez przeglądanie po prostu całego projektu, jego struktury. Wszystkie podkomponenty automatycznie widzimy, jak są tutaj umieszczone, możemy je w dowolny sposób ewentualnie izolować, jeżeli potrzebujemy któremuś się z tych elementów przyjrzeć. Czyli mamy pełną kontrolę nad tymi elementami. Mamy też możliwość oczywiście dostępu do prezentacji. Jeżeli jakaś prezentacja typu animacja została utworzona, automatycznie też tą prezentację zobaczycie możecie z tego poziomu przeglądarki. Ta osoba zainteresowana po prostu może w tym momencie brać udział, oglądać po prostu, w jaki sposób element będzie działał, jeżeli na przykład obserwujemy go dla osób zewnętrznych, które pracują, które muszą na przykład coś doprojektować. Możemy, albo dla gości, jeżeli coś jest nasz inwestor, możemy pokazać, co w tej chwili zrobiliśmy, jak zaprojektowaliśmy nasz element. Co więcej, mamy też możliwość skorzystania z funkcjonalności chociażby spółdzielenia informacji. Zobaczcie, mamy narzędzie do komentowania. Załóżmy, że chcielibyśmy w tym momencie też dać swój własny komentarz. Możemy to dodawać komentarze w postaci pewnych graficznych komentarzy, czyli nanoszenia po prostu różnego typu informacji. Załóżmy, że tutaj zaznaczymy jakiś taki element. Być może będziemy chcieli też na przykład dodać jeszcze inny komentarz do naszego projektu, na przykład poprzez dodanie komentarza na przykład w punkcie, tak? Czy w punkcie, lub też na przykład zaznaczymy jakiś komponent i dla danego elementu dodamy też kolejny komentarz. Na przykład w tym przypadku możemy zapytać się, jaki typ silnika został użyty, bo być może to nie jest jednoznaczne z modelu, który wynika. I automatycznie zobaczcie, każdy z takich elementów jest tutaj umieszczany w naszym systemie komunikacji. Jeżeli wrócimy do Fusiona, zobaczcie automatycznie. Już w tym momencie, po chwili, powinny te komentarze tutaj nam się po odświeżeniu pojawić. Jak widzicie, już po chwili mamy od razu automatycznie te komentarze, które zostały przeze mnie dodane, czy chociażby ten
komentarz typu markup, czy chociażby ten drugi komentarz, który tutaj dodaliśmy w postaci, a to nie ten, jeszcze cofnijmy się trochę do góry, na przykład komentarz tutaj dla tego silniczka, co to jest, możemy podejrzeć, jaki typ silnik jest użyty i możemy w ten sposób brać udział we współpracy z firmą, z którą chcemy współpracować. Natomiast mamy możliwość też jeszcze inny sposób współpracowania z naszymi użytkownikami. Ja może wyłączę w tym momencie ten panel dostępu danych, bo czasami mamy dostęp musimy udostępnić nasz model użytkownikowi, który niekoniecznie bierze udział w naszym projekcie. Chcemy tylko tak naprawdę pokazać, nad czym pracujemy. Być może zasięgnąć jego opinii, ale bez udostępniania mu wszelkich dodatkowych informacji. W takim przypadku zobaczcie, mam tu dodatkową ciekawą funkcjonalność, która nazywa się współdzielenie Live Review Session, czyli sesja na żywo. Specjalne tutaj mamy w tym momencie narzędzie, które nam generuje automatycznie link do naszej sesji. Zobaczcie, w tym momencie ten link został wygenerowany. Wystarczy ten link w tym momencie skopiować i idziemy do użytkownika, który będzie w tym momencie z nami współpracował. Tak na przykład tutaj mam takiego nowej przeglądarce, ten użytkownik mailem wysyłamy po prostu mu link. I zobaczcie, on w tym momencie po wczytaniu podaje tylko jak się nazywa, to już może nazywa się to osoba jakaś Jan i automatycznie ta osoba w tym momencie już będzie w stanie widzieć dokładnie to, co my. Jak to będzie wyglądało? Zobaczcie, że ja w tym momencie mam możliwość, co może zminimalizuję to okno, troszeczkę też zmniejszę wielkość tego mojego okna z Fusionem, o ile się tutaj mi da zrobić troszeczkę. No, widzę, może będę musiał przesunąć to okno troszeczkę na zewnątrz. Zobaczcie, w tym momencie, jeżeli ja coś robię w Fusionie, natychmiast osoba w przeglądarce dokładnie to samo widzi. Więc mogę dyskutować z kimś, na przykład przez telefon, i pokazywać pewne elementy, na których mi bardziej w tym momencie zależy, które chciałem pokazać. Natomiast to działa też jeszcze w drugą stronę. Zobaczcie, że mogę w każdej chwili, tutaj z opcji review, live review, oddać na przykład prowadzenie osobie zaproszonej. W tym momencie osoba zaproszona, zobaczcie, jeżeli ona coś pokazuje w przeglądarce internetowej, czy obraca nasz model, natychmiast ja w oknie Fusiona, w aplikacji, widzę, o czym rozmawiamy, czego dotyczy po prostu w tym momencie nasz komentarz. No i możemy w ten sposób, wygodny sposób, omawiać po prostu projekt i każda ze stron po prostu tak naprawdę rozumie, nad czym pracujemy, o czym rozmawiamy. Oczywiście mamy też tu okno, zobaczcie, dodawania komentarzy. Na przykład, kiedy projekt będzie gotowy. Tak, możemy taki komentarz wysłać. No i wracając w tym momencie do Fusiona, ja może w tym momencie wrócę do większego okna, bo już nie będziemy na chwilowo wracać do tamtego okna. Zobaczcie tutaj w oknie komentarzy, nie w komentarzy, tylko live review, gdzie to jest nasze live review, oczywiście w tym panelu, powinniśmy za chwilę zobaczyć też, że ten komentarz tutaj się odbywa. No jeżeli na przykład chcemy zaprzestać współdzielenie ekranu, uważamy, że nie powinno w tym momencie ktoś już patrzeć na to, co zrobiliśmy. Zobaczcie, osoba drugiej strony natychmiast widzi, że sesja się skończyła. No i nie ma dostępu w tym momencie do naszych danych. Czasami też jednak zdarza się, że potrzebujemy te dane w jakiś sposób udostępnić naszemu poddostawcy czy osobie, z którą współpracujemy. W jaki sposób to możemy zrobić? Zobaczcie, bo gdybyśmy chcieli zapisywać nasz projekt, oczywiście projekt jest napisywany przez Fusiona w jego własnym formacie. Natomiast mamy tu jeszcze inną opcję, która nazywa się współdziel. Współdziel po prostu publiczny link. Co w tym momencie się dzieje? Otwiera się okno, w którym możemy powiedzieć tak, że chcemy, zobaczcie, albo nie chcemy udostępnić nasz panel. Załóżmy, że chcemy jednak udostępnić nasz projekt publicznie. Możemy pozwolić użytkownikowi też na pobranie wersji. Czyli w tym momencie zaznaczam opcję. Natychmiast generuje się link. Ten link możemy skopiować. I jeżeli teraz ja na przykład wrócę tutaj do naszego okna, załóżmy, że znowuż osoba, z którą współpracujemy, dostaje od nas link, to zobaczcie, co się dzieje. Ta osoba dostaje znowuż dostęp do naszego modelu. Dokładnie te same opcje, te same narzędzia widzi, które widzieliśmy wcześniej, tak? Czyli chociażby animacje, tak? Ma dostęp do plików, może przeglądać te elementy, może tutaj dokonywać rozstrzelenia, może tworzyć przekroje przez nasz model, a dodatkowo, zobaczcie, pojawia się przycisk download
na którym, zobaczcie, między innymi też są dostępne na przykład opcje do ściągnięcia w różnych formatach kadowskich, ale też na przykład możemy ściągnąć go w formacie bezpośrednio Inventora 2016. Oczywiście nie jest to model parametryczny, musicie o tym pamiętać, natomiast jeżeli ktoś pracuje na Inventorze, może w tym momencie już bezpośrednio model mieć inwentorowy, pobrany i pracować dalej na nim, na przykład ewentualnie, jeżeli potrzebuje coś dopracować, domodelować do naszego projektu, bo jednak współpracujemy z osobą zewnętrzną, z którą musimy się w tym momencie w jakiś sposób dogadać. Także w ten sposób, jak widzicie, mam możliwość znacznie szerszego współdzielenia czy współpracy z osobami zewnętrznymi, wykorzystując właśnie narzędzia współpracy i współdzielenia dostępne w narzędziach Fusion 360. Mam nadzieję, że udało mi się Wam otworzyć tutaj oczy troszeczkę na tą funkcjonalność. Wiem, że nie wszyscy traktują Fusiona poważnie, ale czasami w fazie koncepcyjnej, kiedy muszą być uzgodnionych wiele różnych elementów, być może Fusion 360 wraz z jego narzędziami może idealnie się sprawdzić właśnie do jakby przygotowania tych podstaw po prostu przyszłego projektu, uzgodnienia pewnych rzeczy, no i płynnego, dynamicznego tak naprawdę współdzielenia i współpracy nad naszymi projektami. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.